Siemanko, cześć i czołem, z tej strony Merman. Witam was w kolejnym odcinku z Giga. A nie powiem tego. Masz! Ty go masz? No i strasz. Bo to jest Rage Bash. Czemu Rage? Zobaczcie poprzedni odcinek, to się to wiecie. Chociaż pewnie w tym też zobaczycie. No ale cóż, gaduś gadula. Lecimy dalej przygod naszego papierusa. Chronienie Yeti, o kurwa, gdzieś na Syberii. Ale urocze! W wysokich górach Syberii żyło stado. Co to ma znaczyć? Co za stworzenie? Skąd wziąłeś te wszystkie budynki? Zaraz leci wziąć tego dziwnego stwora! Może chcą się bawić, lepiej nie przerwać nagrywania. O, witają się! Wygnoje! Od razu trzech na jednego banda łysego leci. Oni sami siebie też biją, kretyni! Miałem pukać ich pięciu! Ła, jakie piłki pieprzone! Żem się stoczył. No weź jaj, że mnie pokonają! Mam ich. Uf! Oho, stary wstał. Red, nawet stary osobnik alfa się przebudził. Robi się poważnie. Pokonaj osobnika alfa. Czyli przed nim trzeba po prostu uciekać. Oj, tak, udało mi się. Ała! Skocz do tunelu, szybko! Jest! Śmieszne to było. Tu musiałem po prostu uciec, nie by się szybko zwiać. Przeżyć i zwiać. Gdę. Aha, ja lecę do jądra planety prawie. No to jest jakaś baza nasza, tak? Statek kosmiczny, nasz statek matka w sumie. Ja pierdolę, jakiś szybki rozdział. Masakra, nawet się podnerwowałem. Śmieszne to było, mówię szczerze. Kurwa, a odblokowaliśmy. Boże, legenda, skrzynia Yeti. Motyw papierusa, wspomnienia. Motyw zwycięstwa. Prawie kolejny poziom, prawie poziom ten wpadł. I mamy A, ja pierdzielę. Gigardzeń, co będzie w gigardzeniu? Czy my w następnika będziemy tym Yeti wesołym, Wallim? To będzie śmieszne, bo Wally to jest chyba owsa, jak kojarzę. A nie, co to jest za kosmita? What the fuck is this shit? Zive. Wow. Soko!
Odsunie się. Dlaczego ja nie mam życia? Aha, bo byłem pod tym, nie byłem za przeszkodą. Dobra, lecimy dalej. Ale może być ciężkie, to jest boss ostatniego poziomu w sumie. Idealnie wylądowałaś, głupia suko. Koniec, puść mnie, puść mnie, puść! Nie byłem za skałą! Ale głupie to. Dobra, trzeba przebiegać blisko rdzenia, żeby widzieć, co się dzieje. Fajnie jest. Ciekawe, bo są fajne ataki. Puść mnie, puść mnie! Żyje? Pierdol się! Koniec, wygrałem! Ty mi już krzywdy nie zrobisz. No nie, 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 spierdalaj, cwaniaro jebana. Szybko! No nie, no muszę ją trafić ten raz, no kurwa! Przestań kurwa oszukiwać. Jest! Już myślałem, że mnie zabije. Było blisko, przecież myślę, że ja padnę, nie ona. Aha, druga runda, no co ja... Czemu ja myślałem, że to wszystkie łatwe? Cholera. Thank you.
To ja muszę przeżyć, żeby ją atakować. Ona mnie jebie jak szmatę. Giga, 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 ba! Przegrałem, ale już wiem jak to działa. Dobra. Ja mogę ją zabić sobie na strzał, jak ona się naładowała ten cholerny wskaźnik. Ale dobra, to będzie fajne już. To jest ciekawe akurat, wiecie, drugi rodzaj bossa. Damy radę. Szmato! Aha, i ona dalej to potrafi! Powiedzcie mi, że to jest uczciwe, kurwa. W jakimkolwiek, kurwa, stopniu. Mnota mną jak szatan! No wiesz, nie zrobić nawet ruszyć! Ja miałem pierwszą próbę naprawdę fajną, bo miałem się jak ruszyć przynajmniej. Ja pierdolę. Koniec! Kończymy to na grubo! Leży! Ale to było fajne! To było tak dobrze, kurwa, zrobione! Boss i ja mieliśmy już podobne skille i mogliśmy razem współgrać. Zajebiste to było! Co się teraz dzieje? Co ja przyzywam? Aha, porwałem planetę Ziemię. Aha, przy okazji niszcząc sporo jej część. Co dalej? Nie, ja dosłownie zniszczyłem planetę Ziemię. Nie, za wszystkich, wszyscy z jednego. I co, to jest koniec? O, odblokowałem Zywo, tam tego robota. Grafika cywilizacji, kilka cywilizacji. I jeszcze jeden poziom, nice!
Kuźwa, nice. Szczerze, to było satysfakcjonujące jak jasna cholera. Ta walka była dobrze zrobiła, mimo takie chamskie umłócenie. Zobaczymy, czy jest jeszcze jedna plansza. Bo jak nie mam, to nie ma. Koniec opowieści. Serio, będziemy Yetim grali! Bo ja pierdzielę! Dobre! To wiecie, czego się możecie spodziewać już. Co będą opowieść na tym jest Woolly. Nie wiem, kto dalej. Mieliśmy już Goronga, Papa Jerusa i teraz będzie Woolly. Ale dzisiaj Woolly go nie zaczniemy. No to przejrzymy sobie legendę. Pytani. Papyrus. Zobaczymy, co nie potrafiłem zrobić. To robiłem. To też robiłem. No tak, jak naciskałeś szybko, to... No tak. Czekajcie, już przeskoczyłem niechcący. No to robiłem. Po prostu montować i bombę na tym, na przeciwniku. To ona bardzo słaba jest. No to też robiłem. To jest gówniane. Aha. Czyli on serio nie miał nic więcej ciekawego. Inne kolory, kuglarz. Początek, błazen. Całej reszty jeszcze nie mamy. Okej, okay, to nie wiem. To. Osobowość? Aha, tańczy kankana? Latająca małpa ukryta modliszka, dobre, dobre. O nie, on tańczy z Fortnite'a! O nie! A raportów nie mamy. Dobra, no to było na tyle. Dzięki to, że byliście, dzięki to, że jesteście. Grał z wami Merman. Pamiętajcie o streamach codziennie 19:20. Nie wiem, co będziemy grali, ale zobaczy się. Codziennie na YouTubie, Kiku i Twitchu. Siemanko, cześć, no i pa pa!